Święci rodzą świętych, powiedział w czasie kanonizacji błogosławionej Kingi papież Jan Paweł II. Dla nas, palutynów i palotynek, beatyfikacja błogosławionej Elżbiety Sanny, duchowej córki świętego Wincentego Palutiego, jego współpracownicy, pierwszej członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ten dzień był dniem, kiedy doświadczyliśmy, że święci rodzą świętych. 16 września 2016 roku papież Franciszek w Sardynii, w Kodrądzianos, w mieście, gdzie żyła, modliła się Elżbieta Sanna, ogłosił ją błogosławioną. Co dla nas, palotynów, palotynek, znaczy beatyfikacja i to, że już wkrótce, 17 lutego, będziemy po raz kolejny wspominać tę kobietę. Było to na pewno ważne wydarzenie dla naszej rodziny palotyńskiej, bo to po pierwsze świecka osoba, nie ksiądz, ponieważ już do chwały ołtarzy zostało trzech kapłanów z naszej kongregacji, wyniesionych dwóch męczenników polskich, Józef Stanek i Józef Jankowski, i nasz święty założyciel Wincenty Palotti, ale to jest pierwsza kobieta, świecka osoba związana z naszą rodziną palotyńską, Jedna z pierwszych członki Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Więc dla nas, jako dla tej wielkiej rodziny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, jest to przykład, że ta droga, ta, ta wspólnota, którą jest Zjednoczenie, jest no, obdarzona charyzmatem, autentycznym charyzmatem Ducha Świętego, bo rodzi świętych. Więc dla nas jest to takie umocnienie, że. Na tej drodze, na której jesteśmy, ta droga prowadzi do, do tego celu, do którego chcemy zmierzać, czyli do świętości. Doszedł tam święty Wincenty, doszła tam Elżbieta. Mamy nadzieję, że dojdziemy my. Dzisiaj towarzyszy nam ikona, którą pokazałeś mi jakiś czas temu ikona, która jest owocem twojej pracy czy współpracy w czasie warsztatów pisania ikon. No nie ukrywam, że jest to ikona intrygująca, ciekawa i chyba pierwsze wyobrażenie ikoniczne Błogosławionej Elżbiety właśnie takie. Były już próby tworzenia ikon, ale no powiedzmy, że rzeczywiście zgodna z, z kanonem ikonograficznym właśnie jest to, to przedstawienie jako, jako pierwsze. Oczywiście nie jestem autorem tej ikony, tylko współautorem powiedzmy, Koncepcja i zamysł teologiczny jest mojego autorstwa, a przy wykonaniu pomagała mi pani Jolanta, która pisze ikony znacznie dłużej niż ja, więc ma większą wprawę właśnie w pisaniu, w pisaniu ikon. Powiedzmy troszeczkę o tej ikonie. Pierwsze to, co nam się rzuca w oczy, to są skrzyżowane ręce Elżbiety. W centrum tej ikony, właśnie na. W samym środku ikony są dwie skrzyżowane dłonie. One nam przypominają pewne wydarzenie z dzieciństwa, kiedy Sanna była, Elżbieta była niemowlęciem. Zachorowała na chorobę, na którą wtedy wiele dzieci umierało ospę. Jej życie było, było zagrożone, mama modliła się o, o jej zdrowie. Elżbieta przeżyła, ale pozostałością po tej chorobie był paraliż dłoni, stawów i Elżbieta nie mogła podnieść wyżej tych dłoni jak na tej ikonie. Nie mogła dotknąć swojej twarzy, uczesać włosów, była po prostu niepełnosprawna przez całe swoje życie, ale jak gdyby nigdy się też nie uskarżała na, na ten swój los, na to swoje cierpienie, na swoje kalectwo. Wręcz przeciwnie, była wdzięczna Bogu za to, że uratował jej życie. I myślę, że, że dla niej ta niepełnosprawność była, była takim przypomnieniem o tej łasce Boga, że, że zachował jej życie, że ją uzdrowił i że ona mogła, mogła przeżyć tę chorobę. Zawsze, kiedy mówimy o tych skrzyżowanych rękach Elżbiety, o rękach chorych, cierpiących, obolałych, Pamiętamy też to, co znajduje się w muzeum Świętego Mincentego Palotiego w Rzymie, czy to, co możemy też zobaczyć w jej domku w Kodrągianos. Sztućce, gąbka, ręcznik, nadziane na, na długie kije. No, nie ukrywam, że, że wzbudza to zadziwienie, zastanawia to przynajmniej mnie, jak to jest. A zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest nie móc poruszać rękami a jednocześnie prowadzić dom. Wiemy o tym z zapisków, że Elżbieta uczyła katachezy. Wiemy to, że miała męża, miała dzieci. Potem w tym czasie tak zwanym rzymskim, kiedy, kiedy pomagała Wincentem, chodziła jako wolontariuszka do szpitala, czy tak jak to wiemy też z zapisków, ja bardzo lubię te opisy, kiedy troszczyła się o bieliznę kielichową w kościele Santissimo Salvatore Inonda, czy cerowała sutanny pierwszym, powiedzielibyśmy, palotyną, pierwszym towarzyszom świętego Wincentego. I zawsze zastanawiam się, jak, jak to jest możliwe. No właśnie, więc ta rzeczywiście chęć służenia innym, nie zamykania się na drugiego człowieka właśnie wychodzenia, wychodzenia do drugiego pomimo swojej niepełnosprawności pomimo swojego kalectwa naprawdę u Elżbiety jest takim, jest taką cnotą która no, która pokazuje nam, że jednak można, że można przekraczać swoje ograniczoności, że, że, nasze że nasze słabości, czy to fizyczne, czy to duchowe, tak naprawdę nie stoją na przeszkodzie do świętości, tylko mogą być takim e, e, paradoksalnie nasza słabość, może być tym punktem, gdzie jesteśmy mocni. Elżbieta to pokazuje, że pomimo tego, że jest niepełnosprawna, że miała ograniczone możliwości poruszania swoimi dłońmi. Ona wykonywa więcej pracy niż nie jeden zdrowy. A wszystko to rodzi się z serca, jak mówi Pan Jezus to z serca człowieka pochodzą dobre myśli, dobre czyny, ale także i złe myśli, i złe czyny. Więc to serce i te dłonie skrzyżowane na sercach pokazują, że, że właśnie Elżbieta jest takim człowiekiem, który. Który powołany jest do służby, i który to swoje powołanie odczytuje i, i służy drugiemu człowiekowi? Słabość, kruchość, niepełnosprawność, niemoc y, mogą być tym, czym służymy drugiemu człowiekowi. Tak, tak. One są takim doświadczeniem, one są bardzo ważnym doświadczeniem, te nasze słabości, bo one pokazują, że i my jesteśmy zależni zależni przede wszystkim od Boga. Że to Bóg nas obdarowuje. My nie doceniamy darów, które posiadamy: daru słuchu, daru widzenia, daru mowy czy daru poruszania się. Mamy tyle darów, które otrzymujemy od Boga, za nie nie dziękujemy. Dopiero wtedy, kiedy je stracimy, to wtedy dowiadujemy się, jak one są cenne. Więc, właśnie, może ta słabość, której czasem doświadczamy w swoim życiu, na przykład grzechu. Czy, czy, czy jakieś choroby, niepełnosprawności, one uświadamiają nam, że wszystko, co posiadamy, jest darem Boga. Rodzą w nas wdzięczność, i, i to jest ta, właśnie, ten właściwy kierunek do, do zdobycia świętości. Być może motywem, który towarzyszył księdzu generałowi, kiedy mówił w pierwszej homilii po ogłoszeniu, o tym, po ogłoszeniu decyzji papieża Franciszka, że będzie beatyfikacja Elżbiety. Użycie słów, że Elżbieta jest miłosiernym obliczem zjednoczenia, w nawiązaniu oczywiście do encykliki związanej z rokiem miłosierdzia Misericordes Vultus. Elżbieta jako miłosierne oblicze zjednoczenia być może jest tym znakiem dla nas, że czasem zapominamy o tym, że słabość, kruchość, tak jak jej skrzyżowane niepełnosprawne ręce, rzeczywiście są naszą drogą do świętości. Tak, Elżbieta swoim życiem to jak najbardziej udowadnia. W tych dłoniach znajdują się dwa elementy. W lewej dłoni jest bochenek chleba, który właśnie symbolizuje tą jej dobroć i służebność względem drugiego człowieka w tym wymiarze materialnym. Bo jeśli czytamy biografię, to Elżbiety Sanny, to wiemy, że, że ona nie dojadała, że ona gotowała sobie jakieś tam parę kartofli na cały tydzień, a jeśli dostawała, bo, bo rzeczywiście wiele osób było życzliwych wobec niej, i jej przynosiły jakieś owoce czy jedzenie, ona tym potrafiła się dzielić z biedniejszymi albo przynosiła właśnie do, do kongregacji księdza Wincentego i, i tam obdarowywała księży, bo w ten sposób chciała służyć. Dziel, dzieliła się swoją biedą z innymi, z bardziej potrzebującymi. Więc stąd ten bochenek chleba, który tak symbolicznie wyraża, wyraża tą, tą służbę w tym wymiarze materialnym. Natomiast w drugiej ręce, w prawej dłoni jej znajduje się Różaniec, który jest takim symbolem jej ducha modlitwy, jej, jej duchowości i tego, że ona też służyła tą modlitwą innym. Wiele spraw święty Wincenty zlecał jej do omadlania i myślę, że, że wiele z nich właśnie Elżbieta Sanna potrafiła załatwić w cudzysłowie właśnie swoją modlitwą. Wielokrotnie spotykano ją na korytarzach. Szpitala czy hospicjum, gdzie zatrzymywała się przy łóżkach chorych, pocieszając, umacniając, chociaż sama była chora. Czasem nawet, kiedy miała świadomość tego, że, że dana osoba, jej stan jest tak ciężki, że, że za niedługo umrze, przygotowała po prostu na, na śmierć. Chleb, różaniec. Ale kiedy mówimy o modlitwie o duchowości Elżbiety. To nie sposób wspomnieć tych dwóch, trzech właściwie postaci, które są w rogach święty Vincente Pallotti i Matka Boża. Jaki typ ikony Matki Bożej umieściłeś na tej swojej ikonie? To jest, Matka Boża z dzieciątkiem. Tak, Virgo Potens, obraz, który jest jakoś związany z Elżbietą Sanną, ona dostała go w prezencie, przez wiele lat wisiał u niej w izdebce, a po jej śmierci został przekazany do kościoła San Salvadore in onda. i e, kiedy wybudowano specjalną kaplicę z ołtarzem, właśnie pod tym wezwaniem, ten obraz tam się znalazł i w tej kaplicy e, do dzisiejszego e, spoczywają szczątki błogosławionej Elżbiety. Najpierw one były w posadzce. E, na kilka tygodni przed beatyfikacją zostały przeniesione i umieszczone pod ołtarzem. W tej kaplicy, więc jest to obraz jakoś tam szczególnie umiłowany przez Elżbietę Sanne, właśnie dziewicy potężnej. Elżbieta, którą nazywamy pierwszą damą zjednoczenia, była pierwszą członkinią zjednoczenia świecka kobieta, pochodząca z Sardynii sporą część aż do śmierci. Spędziła w Rzymie duchowa córka Wincentego, ale na ikonie i na wielu obrazach, które, które znamy, które towarzyszą w kulcie Elżbiety, jest przedstawiona w habicie tercjarki zakonu św. Franciszka. Kiedy Elżbieta Sanna, w ogóle jako młoda dziewczyna, bardzo pragnęła zostać siostrą zakonną, to odczytywała to powołanie. Miała też świadomość, że przez swoją niepełnosprawność może nie zostać przyjęta do klasztoru, chodziła, pukała. Rzeczywiście, ostatecznie zawarła związek małżeński, ale po śmierci męża złożyła ślub do zgodnej czystości. Złożyła go wobec swojego spowiednika, kierownika duchowego w swoim kościele parafialnym w Kordycianos. Także była związana z tą duchowością franciszkańską, podobnie zresztą jak, jak nasz założyciel Wincenty Palotti, jego matka była tercjarką franciszkańską, zresztą Palotti też, więc kiedy się spotkali w Rzymie to takie bratnie dusze, ponieważ należące do trzeciego zakonu św. Franciszka. Miała przywilej noszenia czy bycia pochowaną w, w habicie e, franciszkańskim, więc tak też jest na tej ikonie przedstawiana e, w, w sukni e, brązowej e, franciszkańskiej z białym welonem na głowie. Ten welon e, jest takim trochę symbolem, e, bo nie była stricte siostrą zakonną, prawda, ale przez to, że, że złożyła ten ślub do zgonnego, e, życia w czystości. No, jej głowę nakryliśmy tym białym welonem. To oczywiście jest takie nakrycie powiedzmy, typowe dla mieszkanek, dla kobiet mieszkających na Sardynii. Ale ten, ten biały welon oznacza właśnie jej, jej czystość, czystość jej, jej serca. Ciekawa jest aureola, która umieszczona jest nad głową Elżbiety, ponieważ. Zawiera, wpisane jest w nią siedem róż. Tak, nie, niektórych świętych zdobi się aureole jakoś tam szczególnie, zwłaszcza to oczywiście Matka Boża na ikonach czy, czy, czy aureole pana Jezusa odróżniają się od innych aureoli. Tu oczywiście no, też chcieliśmy upamiętnić to, że Elżbieta Sanna jest matką siedmiorga dzieci. Pięcioro wprawdzie przeżyło, dwoje zmarło w wieku niemowlęcym. Właśnie te, te róże symbolizują jej macierzyństwo to fizyczne, ale także to duchowe. Znaczy, kiedy patrzymy na, na aureolę. Możemy uświadomić sobie, że Elżbieta Sanna jest nie tylko matką swoich biologicznych dzieci, ale jest matką wszystkich. I to, to warto o tym też powiedzieć, że Elżbieta Sanna jest taką wyjątkową kobietą, wyjątkową świętą, że jej macierzyństwo rozciąga się na każdego, kto się ucieka pod jej opiekę. Kiedy mówimy o macierzyństwie Elżbiety, tym fizycznym i tym duchowym, nie sposób, nie sposób nie wspomnieć o tym, że Elżbieta mieszkała, żyła tam, wyszła za mąż, tam urodziła dzieci na Sardynii, zapragnęła pielgrzymować do ziemi świętej. Wiemy, że ta pielgrzymka się nie udała. Elżbieta zatrzymała się w Rzymie i z tego Rzymu nigdy do, na Sardynię nie powróciła. Dlaczego? No tu trzeba winę zrzucić na świętego Wincentego Palotiego, bo to bezpośrednio on podjął taką decyzję. Elżbieta Sanna rzeczywiście bardzo kochała swoje, swoje dzieci, pragnęła się z nimi spotkać. Większość z nich już były, były dorosłe. Został jeden najmłodszy, najmłodszy syn. Jej serce bardzo cierpiało z powodu tego, że, że nie może wrócić na Sardynię. Święty Wincenty jako jej kierownik Nakazał jej pozostanie w Rzymie po zasięgnięciu opinii lekarza, który, który Elżbietę badał, lekarz stwierdził, że podróż powrotna na sardynię zagra, może zagrażać jej życiu. Utrzymywała korespondencję, chociaż sama była niepiśmienna, nie skończyła żadnej szkoły. To właśnie święty Wincenty Palotti pisał listy do, do jej dzieci, do jej bliskich krewnych, bo, którzy zostali, zostali na Sardynii. Listy bardzo ciepłe, życzliwe. Nawet Elżbieta, jak jej się udało wypracować jakąś sumę, wkładała do koperty i wysyłała tym listem wsparcie dla, dla swojej rodziny znajdującej się na Sardynii. Oczywiście było takie dość ciekawe wydarzenie, bo tuż przed śmiercią Elżbieta Sanna bardzo pragnęła jeszcze zobaczyć tego najmłodszego swojego syna. No i Bóg wysłuchał jej prośby w sposób dość taki bardzo ciekawy, ponieważ ten jej syn miał zamiar zawrzeć związek małżeński ze starszą od siebie kobietą. Na co nie zgodził się ani proboszcz, ani miejscowy biskup, do którego ten się odwołał, więc konieczne było odwołanie do Ojca Świętego. Więc musiał podjąć podróż do Rzymu, i to była okazja do tego, żeby się spotkać ze swoją matką, oczywiście. Matka pomogła mu załatwić tą sprawę i w Bazylice, jeśli dobrze pamiętam, w bazylice św. Piotra złożył ślub i już jako, jako mąż wracał do, na Sardynię, do swojego domu, ale właśnie mógł się jeszcze spotkać ze swoją matką przed śmiercią. Elżbieta jest błogosławioną. Od tego czasu już minęło parę lat, Wiemy, że cudem, który był potrzebny do ogłoszenia jej beatyfikacji, był cud, który wydarzył się w Brazylii. Co dzieje się teraz na tym etapie, kiedy mamy nadzieję, nastąpi kiedyś kanonizacja? Czy rzeczywiście kult Elżbiety wzrósł, czy pojawiają się jakieś cuda? Czy mamy jakieś świadectwa o tym, że Elżbieta błogosławiona Elżbieta Sanna? Troszczy się o nas z nieba, działa. Tak. Przejawem kultu jest chociażby ta ikona. To kult się wyraża w różny sposób, przede wszystkim pamięcią o świętych. Więc ikona i nasze studio warszawskie, które jest właśnie pod jej wezwaniem, o tym świadczą, że ten kult się rozwija. W Polsce jest jedna, przynajmniej o której wiem, ulica, która nosi jej imię w Chodyszewie. W, w Brazylii jest już jakiś plac także jej, jej imienia, więc to są takie zewnętrzne, powiedzmy, przejawy, przejawy jej kultu. Oczywiście, że wielu świeckich jest zainteresowanych Elżbietą, kiedy poznaje jej niezwykłą historię. No właśnie, jakoś ona, ona jest tak ciepła i taka właśnie matczyna, że, że wielu ludzi do niej po prostu lgnie i, i obierają sobie jako taką duchową matkę, opiekunkę i doświadcza wielu łask. Sam mogę zaświadczyć, że w moim życiu, ilekroć się do niej zwracam o pomoc, zawsze zostaje wysłuchane. E, także e, zebrałem kilka świadectw już po beatyfikacji e, cudownych interwencji właśnie przez jej wstawieństwo, chociażby nawrócenie e, jednego pana, który, który był wprawdzie ochrzczony, ale przez wiele, wiele lat, e, cierpiąc na chorobę alkoholową, e, no, nie, nie uczęszczał w tym życiu religijnym, e, nie chodził do kościoła, nie przystępował do sakramentów. I kiedy zachorował już bardzo poważnie na, na raka płuc, palił też papierosy, e, prosiliśmy przez jej wstawiennictwo o jego nawrócenie i on poprosił kapłana, poprosił o sakrament, namaszczenia chorych, e, wyspowiadał się, przyjął komunię świętą i mógł odejść z tego świata e, pojednany z Bogiem. E, mamy cud, który przez jej wstawiennictwo, cud uzdrowienia z choroby nowotworowej. Wprawdzie musi minąć jeszcze czas, przynajmniej tam 5 czy 6 lat, potrzeba, czy nie będzie tak nawrotów tej choroby, i później miejmy nadzieję, że, że dokumentacja akurat w tego przypadku będzie mogła posłużyć do, do kanonizacji. Bo teraz właściwie czekamy na takie wydarzenie cudowne, którego dokumentacja. Będzie mogła być przedstawiona w kongregacji, która zajmuje się beatyfikacjami, kanonizacjami, do, do zatwierdzenia i, i do ogłoszenia po prostu terminu, terminu kanonizacji. Kiedy była, było przed beatyfikacją, no to przypadek właśnie Zuzanny z Brazylii był tak dobrze udokumentowany. Że żaden z lekarzy, który komisyjnie badali tę sprawę uzdrowienia, nie miał najmniejszych wątpliwości, że uzdrowienie to dokonało się w sposób nadprzyrodzony. Więc jeśli Elżbieta podejmuje się działania, robi to w sposób bardzo dobry, no i natychmiastowy też. To też trzeba przyznać, że, że ona nie zwleka z udzielaniem łask. Czemu zatem może patronować Elżbieta? Komu może patronować Elżbieta? Elżbieta przede wszystkim przez swoją niepełnosprawność może być patronką osób niepełnosprawnych. Przez to, że posługiwała też innym, chorym, umierającym, może być właśnie patronką wolontariuszy, czy to w szpitalach, czy w hospicjach. Wolontariuszy, którzy opiekują się chorymi, niepełnosprawnymi osobami. Na Sardynii jest też taki zwyczaj. Tam w okolicach jej miejscowości, z której pochodzi, że przywołuje się Elżbietę, prosi się ją w stawiennictwo w chwilach, kiedy kobieta zbliża się do porodu. To też jest związane z historią jej córki, która miała bardzo bolesny poród. Poród zagrażał życiu dziecka. Ona wtedy poprosiła, zdaje się, że chustkę, jakiś element garderoby swojej mamy. I kiedy to dostała i, i modliła się o pomoc właśnie swojej mamy, dziecko urodziło się, poród odbył się bezpiecznie, dziecko zdrowe. Więc od, od tego momentu przyjął się taki zwyczaj właśnie tam w rodzinnych stronach, że ludzie modlą się do Elżbiety Sanny na. Przed porodem, prosząc ją właśnie, żeby, żeby ona udzieliła tej łaski, szczęśliwego porodu. Więc może być też taką, jako, jako mamka, taką właśnie kobietą, która, patronką, która pomaga i przy porodzie, ale także i przy wychowywaniu, bo za jej życia to do niej przynosiły sąsiadki swoje dzieci przyprowadzały, aby ona uczy, uczyła katechizmu, przygotowywała dzieci do pierwszej komunii czy do bierzmowania. Więc, no, przez to też może być patronką osób katechizujących, katechetów, katechistów. Chociaż sama nie miała żadnego wykształcenia, to jednak jakimś światłem Ducha Świętego miała ogromną mądrość, że mogła posługiwać właśnie jako, jako nauczycielka, ale też doradczyni, co też warto podkreślić, jako taka jest, kierowniczka duchowa, czy no, matka duchowa, dla kleryków, alumnów, którzy przychodzili do św. Wincentego Palotiego. On niejednokrotnie odsyłał ich właśnie do Elżbiety Sanny. Ale do Elżbiety przychodzili także księża, biskupi czy kardynałowie, prosząc ją o radę. Miała niezwykły dar rozeznawania, zawsze dobrze radziła, więc... więc te drzwi w tej małej izdebce na poddaszu, w której mieszkała Elżbieta, praktycznie nigdy się nie zamykały, bo, bo co chwilę ktoś przychodził, prosząc ją o, o pomoc. A przy tym miała ducha no, głębokiej modlitwy. Chodziła w Bazylice Świętego Piotra od ołtarza do ołtarza, uczestnicząc w Mszy Świętej, później adorując Najświętszy Sakrament. więc z kobietą z jednej strony. Bardzo pobożną, więc można by było powiedzieć, mistyczką, prorokinią, bo ma światły umysł i dostrzega rzeczy przyszłe, a z drugiej strony apostołką, bo miała pełne ręce roboty. Chociaż niepełnosprawna, to angażowała się w bardzo wiele dzieł. A kiedy tak słucham tego, co mówisz, patrzę na, na, na tę ikonę, to się zastanawiam, czemu może Elżbieta patronować dzisiaj człowiekowi w XXI wieku, który nie jest pobożny, nie, nie uczęszcza na religię albo nie jest katachetą, jest pełnosprawny, tak powiedzmy w cudzysłowie. I nie zna się, nie, nie, nie utrzymuje żadnej relacji ze świętymi. Czy jest coś takiego w Elżbiecie? Mówiłeś o tym jej macierzyństwie, tak, tak sobie też o tym myślę. Czy jest coś takiego w Elżbiecie, co, co może pociągnąć współczesnego człowieka w całym dramatyzmie jej życia? Bo to, to, to jej życie, tak jak, tak jak słucham, tak jak czytamy to w biografiach, było bardzo trudne. I czy dzisiaj temu człowiekowi, który, który jest. Taki, jaki jest i żyje w takim świecie, który, jak widzimy, bez Pana Boga sobie y, zaczyna coraz bardziej radzić, y, co, co, co jest smutne i tragiczne ostatecznie, y, to czy Elżbieta ma coś mu do zaproponowania? Ja czy on może odkryć coś w Elżbiecie, co byłoby owocne dla jego życia? Ja coś takiego, co zaskakuje takiego współczesnego człowieka. Ja myślę, że na pewno. Y na pewno Elżbieta wśród tego zabiegania, właśnie współczesnego, współczesnego świata, tego wielkiego pędu, może być takim znakiem, że, że pośród wielu prac i obowiązków, jakie no każdy z nas ma, ale właśnie ten człowiek taki, ży, pracujący w korporacji, wracający bardzo późno, mający wiele, wiele spraw na głowie, właśnie takiego zatrzymania i refleksji też nad nad swoim życiem, poszukania takiej przestrzeni odpoczynku w ramionach Boga, w modlitwie, w medytacji, refleksji nad, nad życiem całościowo, nie tylko nad tą chwilą dziś, ale także w perspektywie przyszłości, czyli wieczności. Co ja będę miał z tego życia, jeśli dziś biegam, po to tylko, żeby zarabiać pieniądze? A nie rozwijam się duchowo, nie rozwijam się w tym, w tym aspekcie duchowym, ale jedynie materialnym, że kiedyś to wszystko i tak się skończy, że, że nie ma co całej swojej ufności, całej swojej nadziei pokładać w dobrach materialnych, że jest jeszcze inna rzeczywistość. Ona była totalnie uboga, naprawdę nie miała nic, a była szczęśliwa. Także ona jest taką. Antytezą dla twierdzenia, że to szczęście dają pieniądze. No właśnie nie. Prawdziwe szczęście jest w takim ubóstwie, no właśnie franciszkańskim, jakim ona praktykowała, czyli całkowitym zdaniu się na, na drugiego człowieka, na życzliwość innych ludzi. Oczywiście Elżbieta pracowała na swoje utrzymanie, zarabiała pieniądze, ale tak jak zaznaczałem, to ona to wszystko rozdawała. Ee, żyła na bardzo minimalnym e, poziomie, e, minimum egzystencji, a wszystko inne dawała, e, rozdawała biednym, czy wysyłała do swoich krewnych e, na Sardynii. Więc jest takim znakiem, że, że można szczęście odnaleźć nie w przepychu, dobrobycie, w zbytku, ale w, właśnie w minimum egzystencjalnym. Nie? W tym wymiarze materialnym, a inwestować w tą, w tą przestrzeń duchową. A czy Elżbieta, ta zwyczajna, prosta kobieta, ewangeliczna wdowa, powiedzielibyśmy, która nie miała nic, analfabetka, osoba niepełnosprawna, może być patronką tego, co zwyczajne, powszednie, tą patronką tej naszej szarej codzienności, tego, co jest w nas słabe i kruche? Bo, kiedy na nią patrzymy, to właśnie tak po ludzku, pokazuje nam, że Pan Bóg wybiera to, co słabe, i że to się może stać naszą drogą do świętości. Często współczesny człowiek gdzieś ukrywa się za, za maską. Udaje, że jest kimś lepszym niż jest w rzeczywistości, kimś doskonalszym, znającym się na wszystkim. Boi się przyznać, bardzo często nawet przed samym sobą. Do swojej słabości, do swojej ułomności. Więc rzeczywiście pod tym względem Elżbieta może być taką patronką, która pomoże odkryć każdemu z nas prawdziwe oblicze siebie. To znaczy, nie tylko to, że mamy jakieś dary, talenty, że jesteśmy w czymś dobrzy, ale też, że w wielu sprawach nie domagamy, że jesteśmy słabi, grzeszni, ułomni, niepełnosprawni w jakimś tam wymiarze i że, że odkrycie tego nam pozwoli stać się człowiekiem pokornym. Bo myślę, że, że słowem kluczem chyba do biografii każdego świętego jest słowo pokora. Nie można, myślę, tak sądzę, stać się świętym nie będąc pokornym. A pokorny to jest ten, który zna siebie, wie jaki jest, zna swoje dobre i złe strony. I no Elżbieta może być nauczycielką dla nas, właśnie pokory bycia człowiekiem pokornym. Święci rodzą świętych, to znaczy uczą nas, jak odkrywać prawdę o sobie. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję również.